I witam was w kolejnym odcinku, zagrajmy w LEGO Star Wars Complete Saga. Gdzie powoli się zbliżamy już do końca gry, w końcu. Epizod 6. Powrót Jedi. Rozdział 5. Przeznaczenie Jedi. Tak, ścieżka Anakina Skywalkera była tam mroczna. Okej, okay. Czas na cutscenki. AT-AT. Dziwne, że w trakcie jak robi ten atak na ten całe stację, która tworzyła pole energetyczne, to nie było używane AT-AT. Ale cóż, czas na Gwiazdę Śmierci. I dość sławne. Znaczy, tutaj będzie trochę inaczej to opowiedziane, ale tutaj była ta scena walki Vadera z Luke'iem. I mamy Sidiousa, który od razu razi Luka. No i tutaj będziemy mieli walkę z Sidiousem. Tu jak widzicie ma dość sporo życia. Ale mamy Vadera. A ten się nie pieprzy w tańcu. Pięknie. Dobra, trzeba szybko tutaj się zmienić, bo on tutaj razi prądem. Po prostu trzeba tutaj szybko go zaatakować wtedy. No i on gdzieś tutaj spieprza. I nadchodzą jego osobista chyba straż tutaj nadchodzi. Wow. To się będę sam pieprzył. Udusimy ciebie. W końcu Vader. No i tutaj Vader ma możliwość używania... Mamy w końcu postać, która używa mrocznej mocy. Czyli w skrócie możemy robić jakieś tutaj rzeczy. Trzeba tu szybko. Właśnie to się dzieje. Dobra, mamy czerwony kocek mocy. Nie wiem co on daje. Chętnie się przekonam. Ale chyba był łatwy do zdobycia, to chyba nic ciekawego nie będzie. Dobra, zwalmy to. A tutaj chyba limit zwiększy jej kasę. Nie podoba mi się to. Ja nie lubię, jak ktoś po prostu zwiększa limit. Nie, tu chodzi... chyba chodzi o to, że trzeba tutaj 2000 minimum. Albo więcej chyba. Bo nie 2000, bo od razu byśmy mieli ten. Trochę więcej trzeba. No i przy okazji co się stało. Ty. Tak. I tutaj trzeba potrzebna jest współpraca, żeby zrobić coś takiego, żebyśmy się mogli dostać do Sidiousa. Ale to nie problem dla nas.
dla użytkowników mrocznej mocy. Wejdę jak i skoczę. I tutaj chyba nie ma jego dźwięku oddychania, to jest trochę minusem dla mnie. Ale mam tutaj rampy. Najpierw pozbieramy sobie trochę kasy, tak? A potem się zajmiemy naszym kochanym Sidiusem, żeby spuścić mu ostry śpierdol. Bo w końcu poradził Luka prądem. Trzeba się zemścić za to. Okej. Tut. Cyk. Tut. Kasy nie za wiele w niektórych momentach. Trochę szkoda. No nic się na to nie poradzi. No już mamy pełen pasek, więc... Bo tu na razie nic nie możemy zrobić. Bo trzeba tutaj Sidiusa zagonić. Ten jego śmiech jest zajebisty. Kurwa. Ten śmiech jest zajebisty. Czy jakoś tak robi? Cyk. Cyk. Tu. Ło, kolejne przejście da. Ten. A! Jeszcze tutaj jest pomarzenie co innego jeszcze zrobić, jedną rzecz. Zaraz wam pokażę. Ponieważ jak jesteśmy Lordem Vaderem i mamy te na przykład te terminale, co wymagają szturmowca. Zaraz wam pokażę, co możemy tutaj zrobić, bo chyba tutaj był taki jeden terminal. Się nie przyjrzałem. To po prostu Vader podchodzi, tupie nogą i się drzwi w końcu otwierają. Taki miły taki smaczek, że możemy jednak Vaderem też coś zrobić tutaj w terminach dla szturmowców. W pozostałych niestety to nie działa. A ich jest tylko chyba w sumie tutaj dwa rodzaje. Łowcy nagród i szturmowcy. My pamięcimy... No i pieniążek padł tutaj pod krocki. Nie możemy go zdobyć, zajebiście. A, jeszcze mi noga coś stwędzi. O właśnie, coś tak czułem. Nie wiem, o co tu chodzi z tymi kostkami. Może trzeba tu te panele zniszczyć, żeby mógł zauważyć. Się zaraz przekonamy, czy o to chodziło. Tak. Fajnie, gdyby wejdę celowo tam, gdzie ja chcę. O tak. Czemu ja tego nie mogę rozwalić? Tamte mogłem. Co jest? Go. Że betonu. Oh, fuck you. Nie wiem, o co tu chodzi. Dobra. Skupmy się na Sidiusie. Lecimy. W końcu. Nie mam się co tu opierdalać. Trzeba w końcu załatwić tą sprawę z Sidiusem. Okej, on jest tam.
O, tam jest klocek jeszcze jeden do zwałki. Hehe. W końcu trochę kasy straciłem. Trochę mi dziwi to, że zwiększyli karę za śmierć. Zwykle to było 2,5. A tu nagle mamy 4000. Tak, i tutaj musimy po prostu się przedostać. Au. Tak jest. No, dawaj. Dobra, zaczynamy zwiewać gdzieś. Szybko tutaj pozbierajmy kasę. Coś zrobiliśmy. Cokolwiek to jest, coś zrobiliśmy. Co to nam dało? To jakiś no, do łowców nagród coś znowu. Spadek. What the heck? Można rzucać postaciami? Czemu go nie wspominała o tym? Kojarzę sobie, że przy tym można było coś takiego robić. Było tylko duszenie. No zawsze coś nowego. Tak jest. Tak. Daxing już się nie zdąży, żeby do nas uciec. A tak, potrzebujemy tutaj. No i co to było? Nie ma życia. Co jest? Czemu nie było? W jakimś czasie. Wow, może nimi rzucać dosłownie. Coś nowego. Okej. Znaczy... potrzebujemy adaptera. Co tam stój? Co tam chcesz, to se stój. Jeszcze trochę. Ja mamy True Jedi. Chodź tu, Sidiusie, zdychaj. Come on. I ostatni cios. Przecież on jeszcze miał rękę utraconą w filmie. I tutaj... dość smutna scena. Tak jest. I
I tak oto kończyliśmy ten. Wynika z 10 tysięcy. Do Vader mamy. Okej, okay. Tak oto zyskaliśmy za tamą postać z mocnej strony. Dobra. O tak, bo nie nacisnąłem klawisza i teraz będzie mi pokazywać całość, tak? Dobra, ja się tutaj będę z wami żegnał i widzimy się już w ostatnim odcinku, gdzie będziemy mieli już tylko w sumie atak na Gwiazdę Śmierci. Także więc, bywajcie.